No to jedziemy. Jestem bardzo ciekaw, co przygotuje CD Projekt dla nas. Naprawdę jestem podekscytowany cyberpunkiem i tym, że będę mógł zobaczyć gameplay. Gameplay, widok FPP, RPG, prawdziwy z krwi i kości. Czego się spodziewać? Chciałem tak nagrać dla was moją minę, moje myśli przed tym pokazem. Na pewno grafika będzie świetna. Kostropate kolorki. Liczę, że zobaczę jakieś grę cieni, światłocienia, jakieś ciemne miejsca, gameplay z nocy. Mam nadzieję, że będzie takie coś. Jestem bardzo ciekaw, jak sobie Redzi z tym poradzą. Też jestem ciekaw, jaki będzie feeling z tej gry, jak to będzie wyglądało, wiecie, inaczej widok za pleców, inaczej widok FPP oczami. Także to mnie ciekawi, jak to będzie się, jak będzie się czuło tą grę, tą postać, te poruszanie się. Oczywiście nie wiadomo w jakiej fazie jest gra. Tego kompletnie nie wiem. Nie mam pojęcia. Możliwe, że to nawet nie jest alfa. Także jestem ciekaw, czego nie chcieli nam pokazać Redzi. Być może będą jakieś niedopracowania, które poprawią. Z tego, co mi wiadomo, to mają sporą część świata już stworzoną. To jest akurat na plus, ale mechanika wymaga doszlifowania. Zobaczymy, czy te plotki się sprawdzą. Sam wam osobiście powiem, jak się... zobaczymy, nie mogę nagrywać w środku, także wziąłem sobie notesik i długopis, no i będę zapisywał. Wiadomo, z tą moją pamięcią tutaj jest czasami słabą, więc postaram się zanotować jak najwięcej się da i podzielić się z wami tymi informacjami, tymi odczuciami. Strasznie się jaram, nie mogę się doczekać zupełnie tego pokazu. Jestem strasznie podjarany. No zobaczymy jak to wyjdzie. Oglądajcie dalej. Powiem wam szczerze, że jestem totalnie zaskoczony tym, co widziałem. Jednak sceny wycięte z trailera, które ewentualnie pokazywały, że to jest GTA, no nie sprawdziły się. Nie sprawdziły się Redzi. Jestem pod olbrzymim wrażeniem tej gry. Redzi postawili na imersję. To, że przeszli w FPP, jaram się niesamowicie, bo powiem szczerze, że jak zobaczyłem na przykład jazdę samochodem, ten widok... O, fajnie. A propos jazdy samochodem. Tego się nie da nagrać w samochodzie. To trzeba powiedzieć na miejscu. Powiem wam, że bardzo ciężko jest wybrać najlepsze momenty z tego dema. Jestem pod olbrzymim wrażeniem, że tam byłem. Jestem naprawdę mile zaskoczony i powiem wam tak. Od razu, bez odwijania w bawełnę. Ta gra, jak dla mnie, będzie miała 10 na 10. Nie da się już tego skrzanić, po prostu to, co zobaczyłem, jest świetne. I wiem, że postarają się jeszcze bardziej i zrobią lepszą grę od Wiedźmina. Jestem przekonany, że to będzie lepsza gra niż Wiedźmin 3. Pomimo tego, że są fani Wiedźmina, fani sagi i tak dalej, wydaje mi się, że jako gra Cyberpunk będzie po prostu jeszcze lepiej zrobiony, bo oni po prostu wykorzystują
to, co otrzymali od nas, żeby zrobić jeszcze lepszy produkt. I jestem święcie przekonany, że tak będzie. Jak nic. Ja mogę Wam zapewnić jedno. W dniu premiery, to jest moje oficjalne stanowisko, w dniu premiery, gdy tylko wyjdzie Cyberpunk, rzucam wszystkie serie, jakie są u mnie na kanale, totalnie je zawieszam. Live'y, ile wlezie z Cyberpunka, jak najdalej z fabułą lecieć, jak najwięcej w niego grać. Totalny RPG z krwi i kości. Ja jestem mega podjarany i zapewniam Wam, że w najlepszej jakości, jaka może być, z bitrate'em 20 tysięcy na YouTubie w 4K, znaczy w 4K, w 1440p będę Wam streamował Cyberpunka, jak tylko wyjdzie. To jest tak rewelacyjna gra, że ja już się nie mogę doczekać. Niestety ona będzie dość późno, ale do tego wrócimy. Co widziałem na pokazie? Na pokazie na początku zobaczyłem postać, tworzenie postaci. Ona nie było pokazane szczegółów, ona była już przygotowana. Było widać, że coś tam można zmienić, ale zapewniają, że jest naprawdę masa zmian. Można naprawdę zmieniać tą postać do woli. Płeć oczywiście jest, widziałem statystyki, tam siła, inteligencja, jakiś perception, tech, cool. Też widziałem coś na CC, co? Ach, te moje notatki. Ach, te moje notatki. To można zmieniać. Widziałem jakieś dodatkowe statystyki. Jest taka sytuacja, że na przykład możemy wybierać sobie historię, w sensie jako dodatkowe jakieś atrybuty. Ja z to, co zauważyłem, no to na przykład historia z życia, śmierć dziecka. Nie wiem, jak ona wpływa na statystyki, ale można sobie taki element historii dodać do postaci. Jak on będzie miał się do całej później fabuły, nie mam bladego pojęcia. Wyglądało to dość ciekawie, dość imponująco. Zaczynamy w jakimś takim hotelu. Misja taka po tajniaku na początku. Szukamy osoby. Tam są jacyś, nie wiem, handlarze tymi organami. Także wycinają nerki ludziom i tak dalej. My się zaczajamy i pierwsza śmierć jest tam w postaci właśnie. Podchodzę do gościa, wkładam mu głowę do wanny i strzelam mu w łeb. I tyle misji po cichaczu. Tak akurat redzi pokazali w demie, ale mimo wszystko ten klimat FPP, gdzie idziesz po cichaczu, jest taki ambient w tle i poczucie klimatu jest niesamowite. To ciężko powiedzieć własnymi słowami, znaczy ciężko to zobrazować, ale uwierzcie mi, ten FPP tryb pokazuje, że redzi potrafią zrobić gry nie tylko TTP, nie tylko wieśka. W FPP im świetnie idzie i to bardzo dobrze wygląda. Moim zdaniem naprawdę klimat jest obłędny i widzę, że oni stawiają na imersję. Oni stawiają na ten feeling, gdzie idziesz i czujesz, że jesteś tą postacią. Czujesz taki RPG z krwi i kości. To jest po prostu coś niesamowitego, co oni zrobili. Ja się niesamowicie jaram. No i dochodzimy do momentu strzelania. Strzelanina przypomina mi troszeczkę Borderlandsa, gdzie strzelając widać cyferki, to ten damage HP, które spada przeciwnikowi. Wyglądało to dość arcade'owo. Nie mam pojęcia, jak to będzie się miało do poziomu trudności. Wyglądało to dość trywialnie łatwo. Tam postać chyba cały czas miała regenerowane życie, ale to myślę, że to nie jest coś istotnego. Myślę, że nad poziomem trudności po prostu redzi popracują. To będzie do dopracowania. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i oni tak dostosują tą grę, żeby zadowolić nas, jeżeli chodzi o poziom trudności i feeling z gry. Mimo wszystko z tym Borderlandsami się podobał. Nie było to jakąś taką
mega tempą nawalanką, taką totalnie bzdurną, chociaż wydaje mi się, że da się coś takiego osiągnąć. Jakby się człowiek uparł, to po prostu rozpierducha totalna mogła być zrobiona. Jeżeli odpowiednio się, że tak powiem, przygotujemy skillami, to myślę, że można to zrobić. Ale w późniejszych fazach gry widziałem, że można też misje robić po cichaczu, tak dość bardzo po cichaczu, ale do tego później. Po zabiciu tych zbirów, scavengersów, jak oni się tam nazywali, jakaś taka frakcja, dochodzimy do kobiety, które poszukiwaliśmy, wczepiamy się jej w mózg, fajne oczywiście wizualne efekty pokazujące, jak to tam niby penetrujemy tą czachę. No i chcemy włączyć, sprawdzamy jej funkcje życiowe, czy ona żyje, czy można ją cokolwiek jeszcze z nią zrobić. Żyje. Puszczamy sygnał SOS, ale niestety on został zakłócony, no i nic się nie dzieje. Nie możemy wezwać pomocy. No więc nasza V, w ogóle to główna postać się nazywa V. Czy to będzie facet, czy kobieta, to będzie V. Jakkolwiek to wygląda. Przenosimy tą kobietę gołą. Jeszcze idziesz tak z gołą kobietą, widać tutaj pierś, jakieś elementy, jakieś krople wody na ciele, są takie detale, to naprawdę masz takie wczucie, że wkręcasz się w tą postać, że odgrywasz rolę fabularną i redzi na to mocno stawiają. Mocno stawiają. Ja osobiście nie grałem w Cyberpunka 2020. Trochę żałuję, że w ogóle na niego nie wpadłem, ale z tego co widzę, to tam mistrz gry i tak dalej, książka jest, ja grałem w Warhammera, w Fantasy Roleplay, bardzo byłem wkręcony. Szkoda, że w Cyberpunka, kurczę, nie wleciałem. No i dzisiaj na przykład kolega mi z pracy powiedział, jak mu opowiadałem, że właśnie wychodząc z tą kobietą na balkon, nagle pojawia się ekipa. Ekipa, to byli, to taka karetka. Pierwsze zobaczyłem wtedy na zewnątrz latające samochody. Ta karetka przyleciała, wyskoczyło kilku ziomków w jakichś takich pancerzach potężnych, z potężną bronią, naprawdę przygotowani. Nie wyglądali za bardzo jak medycy. To byli medycy plus jakaś ekipa, naprawdę taka, jakiś Brotherhood of Steel. No, także przyszli z noszami, kazali po chamsku położyć tą kobietę. Zero uprzejmości, a my przecież chcieliśmy pomóc. No nie? Kładziemy, oni ją tam reanimują, zabierają, lecą. To była Trauma Team. Można wykupić sobie w tym świecie jakieś takie właśnie ubezpieczenie na życie. I właśnie kumpel mi powiedział, że oni przylecieli dlatego tak szybko, bo to było takie trochę nienaturalne. Tutaj chcesz puścić sygnał, a oni już przylecieli. Bo jak tam właśnie sygnał zostanie, stracimy sygnał, to oni lecą w kierunku utraty tego sygnału. Coś takiego słyszałem, podobnoż. Ale to mówię tylko plotki. I faktycznie to było, no po prostu przylecieli, to było dziwne, że oni nagle się pojawili, nie? Ale byli. Po tej akcji budzę się w łóżku, w zasadzie wychodząc z łóżka, w łóżku leży mężczyzna, jej kolega, tej V. Ciekawe, jak będziemy grali facetem. Bardzo ciekawe. W każdym razie jest safe house. Mamy swój domek i możemy sobie po nim chodzić, możemy się przebierać, ubrania mają swoje statystyki, oczywiście swój unikalny wygląd. No, przepięknie, klimatycznie to wygląda. Jestem bardzo tym podjarany. Możemy podejść do okna. Przy oknie widziałem monitor. Do tego monitora, znaczy taki wyświetlacz, monitor jakiś taki. W tym monitorze możemy ustawić na przykład, żeby rolety były ten, na dzień ustawione, na noc, czyli zasłonięte w dzień. Nie? Jakieś różne takie cudowianki. Można kombinować, czyli taki mały smaczek, ale on powoduje, że wkręcamy się. Lubię, jak gra ma właśnie safe house, jak mam w tym safe house można sporo rzeczy robić. Jak
upgrade'ujemy postać. No, RPG, RPG, świetny RPG. To wszystko, jak oglądałem, to bije GTA. Na przykład, oczywiście GTA nie jest RPG-iem, no nie? Ale też tam jest safe house, też tam coś robisz, też jakoś sobie upgrade'ujesz to. Ale to, co widziałem w Cyberpunku, po prostu mnie zszokowało. Na plus, totalnie na plus. Fajnie, spójnie zrobiona gra. Grafika była naprawdę przemyślana. Tam nie ma, nie widziałem czegoś takiego od czapy, czegoś takiego, że dane obiekty są ładnie zrobione, ale niektóre są jakieś takie niedopracowane. Nie ma takiego wrażenia, że tą grafikę robi, nie wiem, ekipa, kilka różnych ekip rozwalonych po całym świecie. I kurczę, gdzieś w jakimś zakątku świata robią gorzej, a tutaj gdzieś lepiej. Po prostu wszystko jest fajnie wspólnie zrobione i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Po wyjściu z domu faktycznie widać, że te miejsca z trailera to są prawdziwe lokacje. To trailer nie był żadną podpuchą, to jest prawdziwy silnik graficzny i zjeżdżając nad tą windą widzimy miasto. Już miasto na samym dole, pełno ludzi, też więcej niż GTA, też więcej tych NPC-ów chodzących. Powiem szczerze, że nie widziałem ataku klonów. Jakoś nie rzucało mi się w oczy, nie wiem, że mnożą się te, że są jakieś takie same postacie pomnożone razy X. No nie było takiego, każda postać wyglądała inaczej, ale to były pierwsze wrażenia, więc mogę się mylić. Wiecie, jak to jest, jak pierwszy raz coś zobaczysz i wow, i się jarasz. No nie? Ale wydawało mi się, że naprawdę bardzo dużo modeli jest stworzonych i to nie rzucało się w oczy, nie było czegoś takiego ordynarnego. Dalej przechodzimy, tak, już będę Wam skracał trochę, bo tego czasu jest mało, ten filmik nie chcę, żeby był bardzo długi. Resztę zobaczycie na live'ie, tam sobie pogadamy, wyciągniecie ze mnie wszystko, co się da. Serdecznie zapraszam o 20 na live'a, tam będę chciał pogadać dokładnie, krok po kroku, jak wyglądała ta rozgrywka i Wy będziecie mi zadawać pytania w międzyczasie, także gorąco na to zapraszam. I z takich ciekawostek, na przykład wchodzimy na, idziemy do gościa, który upgrade'uje nas, upgrade'uje nasze, że tak powiem, no, na przykład oko możemy zaupgrade'ować, możemy nam rękę zaupgrade'ować. I widać tam, siadamy sobie jako dentysty na fotelu, wybieramy sobie z menu na przykład upgrade do ręki, że ona jakoś lepiej trzyma broń, jakiś taki power grip, jakieś kabelki, coś tam. Widzicie? Wsadzamy rękę do jakiegoś urządzonka, to wygląda, tam w tym urządzonku są jakieś takie kurcze jakby szczypce, jakieś takie kurcze, nie wiem, metalowe krabie łapki, które nam upgrade'ują tą dłoń. Wsadzamy i to się dzieje. Tam coś tam muci ci po tej łapce, coś się dzieje, nie widzimy dokładnie szczegółów, ale coś się dzieje i to zajmuje jakiś czas. W międzyczasie wybieramy to oko. Oko nagle podjeżdża nam, kurczę, jakieś dziwne urządzenie, wyciąga nam oko, tracimy wizję, żeby był klimat i wklebia nam inne oko. To nowe oko na przykład, z tego co nam ten upgrade dał, to dało nam zoomowanie, widzenie przez ściany przeciwników, jakieś znajdywanie słabych punktów przeciwników. No. Nie wiem, co tam jeszcze było, ale po zrobieniu, no i oko już mamy, super, jaraliśmy się tym, to się skończyło, w końcu się skończyło też robienie tej łapki, dłoń mieliśmy tam właśnie z jakimiś metalowymi blaszkami, jakieś upgrade'y na tej łapie, bierzemy broń w łapę. I co? Zapomniałem dodać, tam nie było licznika amunicji, nie było widać w ogóle ile mamy w broni ammo. Po tym upgrade'zie scalamy się z tym pistoletem, z tą bronią, którą mamy w łapie i dostajemy informację, że tyle i tyle masz amunicji w magazynku. Coś pięknego, bardzo mi się to podoba, fajny klimat.
Faktycznie, no jak masz prawdziwą broń, to nie wiesz, ile masz kurczę tej amunicji. No, no ciężko. Postrzelasz i broń wie, ile jej jest. A tutaj właśnie trzeba mieć upgrade, żeby wiedzieć, żeby pozyskać tą informację. Świetny ruch, bardzo klimatyczny, podoba mi się niesamowicie. Później samochód. Wsiadamy ze samochodu, idziemy. Nie wiem, jaki jest feeling jazdy samochodem. Wyglądało to trochę arcade'owo, co mnie bardzo martwi. Nie chciałbym, żeby w tej grze jazda samochodem była tylko dodatkiem. Chciałbym, żeby była dobrze zrobiona, należycie, jeżeli ona jest, to żeby ona tak poważnie, ten model jazdy był poważnie skonstruowany, żeby nie było jakiegoś tępego arcade'a, który w ogóle, że tak powiem, odbiega od reszty jakości gry. Mam nadzieję, że tego nie uświadczę. Natomiast no, widziałem takie sceny strzelaniny podczas jazdy samochodem, gdzie ona wychyla się, strzela z tego gana, kierując samochód. Więc to tak trochę dziwnie. I później pojawia się widok TTP samochodu. Bo w FPP, powiem szczerze, że ten feeling jest słaby jazdą samochodem. W środku oczywiście są detale, fajnie, a to wygląda, nie jest podpiony zupełnie ten temat. Naprawdę sporo tam było detali, sporo kanciastych jakichś tam załamań, jakichś elementów, dodatków. Natomiast jak wzięliśmy ten widok TTP za pleców samochodu, to powiem wam tak. Moja reakcja była następująca. O kurde, GTA! Nie, na serio. To wygląda jak GTA po sterydach. Z o wiele lepszym engine'em od GTA i większą ilością obiektów. Tam było od cholery, od groma obiektów, tętniące życiem miasto z dużą ilością jakichś kurde śmieci, kartonów, pierdół, czegokolwiek. No naprawdę, detali masa. I ilość budynków, szczegółowość tych budynków, modele, no po prostu GTA leży i kwiczy. I dobrze, że Redzi zrobili FPP i TTP. W TTP ludzie mogliby pieprzyć głupoty, że to jest jakiś klon GTA i w ogóle zrzeszenie w GTA. A oni zrobili coś swojego ze świetnym feelingiem. Naprawdę, ta gra ma świetny feeling. Po prostu stawiasz na tą imersję, na te wczucie się w rolę. I to jest świetny, genialny ruch i moim zdaniem to będzie RPG wszechczasów. Jeżeli to dalej tak pociągną w takim klimacie i tak będą starać się, żeby właśnie to był ten klimat RPG-a, tej roleplay, fantasy roleplaya, śliczności. A do tego właśnie klimat trochę GTA, jak jeździmy samochodem. I faktycznie, w TTP fajnie się samochodem jeździ, to jest bez dwóch zdań. Dobrze, że to zrobili. Bardzo dobry ruch. Samochód wygląda obłędnie, jazda wygląda po prostu tak, jak nie steruję samochodem, tak ciężko mi powiedzieć, jak on się zachowuje, ale z tego, co się nim jeździło, to w miarę to wyglądało sensownie. Także to mi się podobało niesamowicie. Jeszcze tak przyspieszając już to wszystko, bo widzę, że się rozgadałem, to jeszcze z takich ciekawostek było hakowanie postaci. Czyli podchodzimy po cichaczu, wbijamy kurczę, jakiś ten gościowi jakiś, nie wiem, sznurek, cokolwiek w głowę i wbijamy się do jego bańki. I tam możemy go, on jest znokautowany lub zabity, nie wiem dokładnie, co tam się z nim stało. I wyobraźcie sobie, że możemy zobaczyć, gdzie są jego koledzy i możemy im zhakować na przykład broń, że nie będzie działała. I to właśnie na tym demie zobaczyłem, po czym postać wychodzi i wyciąga te takie miecze z trailera. On się kurczę, nie wiem, jak one się nazywały, Mantis Blade? Nie pamiętam, nie chcę skłamać. Wyciągasz te takie miecze, fajne, świetne. Rozkładane tutaj z łapy, po jednej i po drugiej stronie. I postać wyskakuje,
wskakuję na ścianę i to mi się skojarzył jakiś taki Assassin's Creed, nie wiem, Dishonored, może Batman, gdzie jesteśmy przyczepieni do ściany, gdzieś na jakimś filarze czy na czymkolwiek i sobie tak wisimy i badamy teren. I stojąc tak, zeskakujemy na dół, zabijając właśnie postacie z tych mieczy. Epicko to wyglądało, całkiem fajny patent, że tymi właśnie mieczami możemy się wbić w ścianę. Nie wiem, jak to dalej będzie rozwiązane, ale dość ciekawie to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Opcje dialogowe są dość interesujące. Czasami są takie momenty napięte. Chciałbym, żeby w tych momentach, nie wiem, jak to tam, bo to było demo, wszystko było ustalone, ale ciekawe, czy jest presja czasowa. Mam nadzieję, że jest. Fajnie by było, jakby tam była taka presja czasowa, że jest napięta jakaś sytuacja i musimy szybko podjąć decyzję. W panice możemy różne rzeczy zrobić, nie mamy czasu na namysł. Fajnie, jakby to faktycznie tak było, a nie czekamy godzinę, jedząc kanapkę i wybierając coś tam. Więc ja tutaj jestem bardzo dobrej myśli. Gra jest obłędna. Ja spodziewałem się czegoś innego. Spodziewałem się gry gorszej niż to, co zobaczyłem na demie. Po prostu coś niesamowitego zobaczyłem i jestem niesamowicie wzruszony, podjarany, szczęśliwy i dumny, że w Polsce się robi tak zajebiste gry. I tyle. To jest moje zdanie. Się kurde wzruszyłem trochę. Ale powiem wam jeszcze jedno. Ludzie chcą widzieć w tej grze trochę Wiedźmina. Uważam, że to jest bardzo błędne założenie. Redzi robili Wiedźmina i będą go też robić. Pamiętajcie jedną ważną rzecz. Cyberpunk to nie Wiedźmin. I jeżeli tam jakiś smaczek będzie, to trzeba to tylko traktować jako smaczek. Jeżeli tam w ogóle nie będzie nic związanego z Wiedźminem, to w zasadzie wolałbym tak. Nie za bardzo mnie jarają esternegi i myślę, że nie ma co się napalać na Wiedźmina w Cyberpunku. Nie ma co w ogóle mieszać tych dwóch światów, bo to nie tak powinno wyglądać. Oni robią swój inny świat Cyberpunka i to jest naprawdę świetny klimat, świetnie wkręcająca gra. Jest mroczniejsza niż na trailerze, naprawdę jest mroczniejsza, bo chodzenie po pomieszczeniach jest mroczne. Ciekawe, czy się wystraszy w tej grze, nie mam pojęcia. Także proszę was o chwilę refleksji, zastanowienie się i nie ocenianie CD-u pod kątem Wiedźmina. Tego, co robią z cyberpunkiem. To jest cyberpunk, to jest masa włożonej pracy, ciężkiej pracy, świetnie przemyślany projekt i on się cały czas działa, oni chcą zrobić coś lepszego od Wiedźmina i mam nadzieję, że im się uda. I chciałbym z całego serca, żeby im się udało, żeby im nikt nie powiedział, że oni tylko umieją robić Wiedźmina, że gdyby w ogóle nie książka, to coś tam, ble, 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 ble. Kurczę, Cyberpunk jest świetnie zrobiony, rewelacyjnie. To, co widziałem, jestem pod olbrzymim wrażeniem. Mam nadzieję, że naprawdę im się uda. Trzymam mocno za nich kciuki. I teraz pewnie byście chcieli wiedzieć, jak wymagania będą pewnie duże. Ja z tego, co widziałem, z 23 klatki czasami było momentami, rzadko tam w kilku miejscach tak było. Widać było, że troszeczkę zwalniała gra i powiem wam, że na GTX 1080 Ti chyba był ten filmik generowany. Nie ma się chyba co obawiać, bo jeżeli oni o wymagania sprzętowe, bo jeżeli oni teraz mają na tej karcie takie klatki, takie osiągi, to za kilka lat jak ona wyjdzie, bo sorry, ale ona nie wyjdzie w tym roku, w 19 wątpię, żeby wyszła, to czasy się zmieniają, karty się zmieniają. Najprawdopodobniej, z tego co widziałem, to w którym? W 2020 wyjdą karty w technologii 7 nanometrów.
to też oznaczałoby, że wyjdą również konsole PlayStation i Xbox w 2020 roku. Tak plus minus. Wydaje mi się, że to będzie idealny moment na start Cyberpunka. Że to będzie ten moment, w którym oni wyjdą, będą nowe karty graficzne, bardzo wydajne, bo na 7 nanometrów skoczyć to naprawdę będzie coś. Konsole też będą miały dużo do powiedzenia, bo będą miały odświeżone te GPU. Także wydaje mi się, że to będzie tak wyglądało, że to właśnie 2020 będzie rokiem Cyberpunka, może też od tego, że Cyberpunk 2020 był. Nie napalajcie się szybko, to była nawet mniej niż alfa, więc ja tutaj nie wydaje mi się, żeby lepsza gra od Wiedźmina, większa gra od Wiedźmina była jakoś mega szybko wydana. Jak w 2020 to zrobią, to będzie super. Tyle w temacie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was na live o 20. Rozgadałem się niesamowicie, nawet nie będę tego ciął. Dużo otuchy, o 20 się widzimy i gadamy o Cyberpunku. Możecie zadawać mi pytania, a ja będę jechał z kartki, tak jak notowałem te zdarzenia, które były. W każdym razie trzymajcie się, dziękuję za uwagę. Subujcie mój kanał, jeżeli chcecie więcej informacji zobaczyć, usłyszeć o Cyberpunku. I Gwincie również. Trzymajcie się. Otóż. O kurde, ale się rozgadałem.